Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Mam przygotowane pytanie, w sumie to są trzy pytania, od użytkownika Ptakun Damian Show. Pytania dotyczą bezpośrednio świadomości, także jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam serdecznie do oglądania. Jo, parę pytań. Jeżeli jestem świadomością i wszystkim, to dlaczego nie mogę wejść w ciało innej istoty żyjącej, skoro jestem wszystkim? I tutaj zatrzymam się i najpierw odpowiem Wam na to pytanie, a potem przejdziemy sobie dalej. Pytanie, które zadaje Damian. Jeżeli jestem świadomością i wszystkim, to dlaczego nie mogę wejść do ciała innej osoby? I tutaj ja pomijam jakiegoś różnego rodzaju magię i czary i wiecie, wszystkie takie duchowe wu-wu, które możemy zrobić, bo można sobie różne rzeczy wkręcić, a ja chcę, aby to była jak najprostsza odpowiedź. Nie możesz wejść w ciało drugiej osoby, ponieważ chcesz to zrobić z poziomu swojego własnego wyizolowanego ja. Innymi słowy, próbujesz uznać możliwość wejścia w ciało drugiej osoby przez swoje własne ego. I to jest mega egoistyczne. Ty, jako osoba, próbujesz wejść w ciało drugiego człowieka, drugiej osoby. Czyli próbujesz z poziomu izolacji zastąpić tą izolację drugim człowiekiem, wchodząc w jego ciało. Więc nie uznajesz, że wszystko jest jednością, tylko ty uznajesz, że ty jesteś ty, a druga osoba to jest druga osoba. I wtedy logicznie to ma sens. Dlaczego nie mogę sobie wejść do ciała drugiej osoby? Ale bezpośrednio to nie ma sensu, ponieważ ty i ta druga osoba już jesteście jednym i tym samym. Więc nie ma nawet potrzeby, nie ma nawet powodu, abyś ty musiał wchodzić do ciała drugiej osoby. Po prostu jesteście jednym i tym samym i tyle. Więc wszelkie odpowiedzi na ten temat, na to zagadnienie są po prostu bez sensu i poszukiwanie nawet próby, aby wejść do ciała drugiej osoby jest również bez sensu. Poza tym, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to po prostu próba uznania ego, że ma jakąś moc, możliwości wejścia w ciało drugiej osoby i zastąpienia jej samym drugiej osoby, co jest po prostu niemożliwe. No chyba, że komuś się udało. Jeżeli jesteś taką osobą, której się udało, napisz pod spodem komentarz. Z miłą chęcią dowiem się, jak to zrobiłeś i jak to wyglądało. Przejdziemy sobie do kolejnego pytania. Drugie. Uważność nigdy nie jest całkowita. Albo skupiam się na smaku w pełni, albo na widoku, albo na jednym i drugim, ale już bardziej połowicznie. Mózg nawet w uważności filtruje. Powinienem się tym przejmować? Problem polega na tym, że pomyliłeś uważność z koncentracją. Mózg filtruje całą rzeczywistość przez pryzmat jego samego. I to jest to, czego ludzie nie rozumieją do końca. Bo to jest mega super ważne, co ja wam tutaj powiem. Nie ma czegoś takiego, że jest mózg i filtry są osobno. Nie ma czegoś takiego, to jest ściema. Nie ma umysłu oddzielnego od filtrów. Umysł i filtry są jednym i tym samym. Już samo to, że jesteś tą jedną osobą, która patrzy na ten obraz i ty go oglądasz, to już jest zarówno i twój umysł, i twój filtr, i twoja jaźń. To jest wszystko naraz. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ językowo i logicznie może się wydawać, że to są wszystko oddzielne koncepty, ale bezpośrednio to jest jedno i to samo. Nie ma umysłu oddzielnego od waszych filtrów. Już umysł, samo istnienie umysłu już jest filtrem i zakłada istnienie waszej pierwszej osoby. Innymi słowy, z waszej perspektywy wam się wydaje, że doświadczacie tego życia przez pryzmat tego ciała, przez pryzmat bycia tym człowiekiem, z tym umysłem, z tą pamięcią, z tą psychologią. I to jest super mega istotne. Dlaczego? Bo dzięki temu mogę wam wytłumaczyć, jaka jest różnica pomiędzy koncentracją a uważnością. I ja już nagrywałem na ten temat wideo, jeżeli was to interesuje,
Wpiszcie ten temat w wyszukiwarce, w projekcie to wam wyskoczy, ale tak na szybko. Koncentracja jest zawsze na obiektach. Koncentrujesz się zawsze na jednej rzeczy. W świecie zewnętrznym. Koncentrujesz się na tym obiekcie, na tym, na węchu, na zapachu, na obrazie, na tym, na tamtym, na dźwięku. Ale na dobrą sprawę, koncentrując się na czymś w świecie zewnętrznym, wykorzystujesz zasoby swojego własnego umysłu do tego, żeby się na czymś koncentrować. Więc nadal masz styczność z samym sobą i z perspektywą pierwszej osoby, z tym, że dokonujesz selekcji tego, na czym się skupiasz. Natomiast uważność to jest zwrócenie tej uwagi nie na zewnątrz, na konkretne obiekty, tylko zwrócenie tej uwagi na to, skąd ona pochodzi. To jest skupienie uwagi na uwagę. Tym jest uważność. Uważność to jest bycie świadomym tego, że już jesteś świadomy. Uważność jest skupieniem uwagi nie na jakiś obiekt, tylko na świadomość samą w sobie. To jest tak, ja uwielbiam to porównanie, to jest tak, że wyobraźcie sobie latarkę, i jesteście w ciemnym pokoju i jak zaświecicie tą latarkę, to widzicie tylko i wyłącznie jeden strumień światła i poszczególne małe jedne obiekty. Jesteście ograniczeni. Tam, gdzie skierujecie latarkę, tam widzicie. I widzicie przykładowo półkę z książkami, jakieś meble, jakieś rzeczy, ale wszystko pojedynczo. A teraz podchodzicie do włącznika z światłem w waszym pokoju i go zapalacie. I momentalnie stajecie się świadomi wszystkiego naraz. I tym jest uważność. Uważność to jest świadomość waszej egzystencji, waszej obecności naraz, wszystkiego naraz. Jest możliwe bycie świadomym wszystkiego naraz i to nie jest ściema. Możesz to w sobie wyćwiczyć, tą świadomość i tym jest świadomość, tym jest medytacja, na tym polega prawdziwa duchowość, na tym, aby być świadomym tego, że jesteś świadomym, na byciu w całkowitej obecności z jaźnią tu i teraz. I mało tego, jeżeli to zaobserwujecie w sobie, to zobaczycie, że możecie zarówno koncentrować się na jakichś obiektach i robić różne takie wybiórcze rzeczy w życiu, i jednocześnie możecie być tego uważni. Czyli jest możliwość życia w dwóch stanach naraz, w dwóch miejscach naraz. Możecie zarówno się koncentrować i robić jakieś tam wasze rzeczy, i jednocześnie możecie być świadomi całej panoramy doświadczenia, całej obecności, waszego bytu, jaźni naraz. To jest możliwe, to jest hardkorowe i na tym polega prawdziwe duchowe mistrzostwo, żeby nauczyć się żyć zgrabnie, zarówno w jaźni, jak i w rzeczywistości materialnej, tak to się nazywa. I ostatnie pytanie, pytanie trzecie. Jakiś japoński naukowiec wygląda trochę jak azjatycki Einstein, nie pamiętam imienia, twierdzi, że świadomość to tylko i wyłącznie sprzężenie zwrotne w umyśle. Co o tym sądzisz? Jeżeli któryś naukowiec mówi tobie, mówi wam, że świadomość jest tylko sprzężeniem zwrotnym w umyśle, to znaczy, że ten naukowiec żyje wciąż w paradygmacie, że rzeczywistość jest tylko i wyłącznie materialna, i my doświadczamy tej materialnej rzeczywistości przez psychologiczny umysł. I jeżeli te paradygmaty weźmiemy za fundamentalne i podstawowe, owszem, świadomość jest wytworem naszego mózgu, wszyscy halucynujemy, dziękuję. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę duchowość, przy czym mówiąc duchowość, ja mam na myśli tutaj zrozumienie tego, czym jest świadomość i czym jest jaźń sama w sobie. Nie chcę tutaj zagłębiać się w symbolikę konceptów religijnych, tylko ja mam na myśli tą taką najbardziej fundamentalną, hardkorową duchowość, jaka istniała od praktycznie zawsze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta duchowość, ta świadomość istnieje jako fundament naszej rzeczywistości, i że jest możliwość rozpoznać to w sobie i urzeczywistnić i po prostu żyć w jedności z tą świadomością, to wtedy możemy zobaczyć, że świadomość psychologiczna jest częścią tej świadomości absolutnej. Jeżeli to rozpoznamy w sobie, no to na dobrą sprawę nie ma więcej odpowiedzi. Wszystkie nasze umysłowe interpretacje
wynikają z naszej logiki, z naszego rozumowania i z naszych zdolności kognitywnych, tego, jakie koncepcje jesteśmy w stanie formułować, jakiego typu zjawiska jesteśmy w stanie obserwować i co takiego jesteśmy w stanie badać. I tym się przykładowo zajmują różne poszczególne dziedziny nauki, jak filozofia, epistemologia, kognitywistyka, psychologia poznawcza, psychologia behawioralna, coaching, rozwój osobisty. Te wszystkie dziedziny nauki po prostu zajmują się badaniem, mierzeniem, obiektywizowaniem, szukaniem możliwości zmiany, czy manipulacji, czy zarządzania naszą rzeczywistością przy pomocy naszego umysłu, wiecie, NLP i wiele, wiele, wiele dziedzin wiedzy, które teraz odkrywamy i które w ostatecznym rozrachunku okazują się być niewystarczające i zawsze zawierają w sobie jakiś mistyczny pierwiastek czegoś, czego nie da się poznawać, nie da się rozumieć i wiecie, i później te takie mistyczne, nieznane fundamenty są spychane na margines do momentu, aż kogoś w końcu nie oświeci, nie zda sobie sprawy, o kurczę. Czyli może jednak wszyscy mówią o jednym i tym samym. To jest bardzo interesujące. Życie. Także to tyle, jeżeli chodzi o moją odpowiedź na twoje pytania, Damian, mój imienniku. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego nagrania coś dla siebie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobało, dajcie również łapkę w górę albo w dół, tak jak chcecie. Napiszcie komentarz, z miłą chęcią usłyszę wasze przemyślunki. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, napiszcie je proszę na dole w komentarzu. Postarajcie się wyrazić siebie w czysto merytoryczny sposób. Jeżeli wpadło wam do głowy jakieś przemyślenie, podzielcie się z nim. Myślę, że wiele osób może z tego skorzystać, może ktoś się czegoś dowie, to informuje i będziemy mogli po prostu budować sobie taką wielką bazę wiedzy. Jeszcze raz dzięki wam wszystkim, do następnego. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, to jest taka możliwość, na dole macie linki, na dole macie odnośniki. Przykładowo, jeżeli chcecie skorzystać z mojego kursu pewności siebie, czy tam z innych rzeczy, które w tej chwili staram się na maksa rozwinąć, wszystko macie na dole. Tak, myślę, że powiedziałem już chyba o wszystkim. Do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.